Witam was w odcinku 9. Zagrajmy w Gothic 1. Teraz idziemy sobie do Goima, który ubija coś tam, chyba ziele. No i będziemy musieli skopać niejakiego Harka, nie. No, Harloka, o. No, gdyż nie będzie chciał zmienić swojego poprzednika. Dobra. Wstawaj. Musimy sobie pogadać. Cześć, jak leci? Ledwie się trzymam na nogach. Pracuję od 2 dni, bez chwili przerwy. Harlock powinien mnie zmienić już dawno temu. Ten człowiek nigdy się nie zmieni. Pewnie śpi teraz jak zabity w swojej chacie. Dlaczego nie pójdziesz do niego i nie dasz mu porządnego kopa w tyłek? Nie mogę stąd odejść, póki Balorun wszystkiego pilnuje. Tak czy inaczej, robota musi zostać wykonana. Ale ty mógłbyś tam pójść zamiast mnie. Jego chata jest zaraz pod laboratorium Korkaloma, koło Fortuno. Powiedz mu, żeby ruszył tu swój leniwy tyłek. Okej, w takim wypadku pomożemy ci. Takie jest nasze zadanie. Dobra, to idziemy tędy. Standardowo jak tu przyszliśmy. Zawsze tędy chodzę. Dobra. Jeszcze by wypadało coś zarobić, jakieś byłki rudy albo coś, ale najpierw to się chyba uzdrowimy, bo tyle HP to nie za ciekawie. Dobra, jeszcze jedno mięsko. No, jest pełne HP. To jest to. Więc ty, wstawaj. Już dupę do robota, bo dostaniesz kopa. Dobra, wstawaj, gadaj. Przysyła mnie Gorim. Co? Rusz dupę do roboty, albo dostaniesz kopa. Tylko spróbuj mi podskoczyć, frejerze. No, teraz to przegiął lekko. Chodź no tu. Zwycięzca bez dwóch stań. Zbyt silny to on nie był, no nie powiem. Dobra, musi wstać. Będzie chyba z 300 doświadczenia, więc... Więc za niedługo 7 poziom. Ale jeszcze kilka poziomów trzeba nabić, no. Bez przesady. Wstawaj. Znów szukasz kłopotów? No i co, masz już ochotę zmienić swojego kolegę? Wiesz co? Jesteś jak wrzód na tyłku. Czemu wtykasz nos w nie swoje sprawy? Chciałem tylko zobaczyć cię przy pracy. Dobra, dobra, już idę. Frajer. No dobra, frajerze, idę od siebie. A my sobie swoje tuno musimy pojadzić, bo ma chłopak 200 byłek. Co chcesz zrobić z tą bronią, człowieku? Dun, 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 dun. Trzeba poćwiczyć przed walką. Chodź. Teraz. Idziemy na sam koniec, żeby nas strażnicy świątyni nie zauważyli. Bo od nich to dostalibyśmy srogie baty. A tak to swoje tu, no to. To nie jest źle. O, miał te 200 byłek rudy, 10, 20, 30 skrętów. Miał to coś. Popatrzmy na niego teraz. Nie za ciekawie. Dobra. Zostawiamy go. Jeszcze pożałujesz. A my w tej chwili idziemy do... Idziemy powiedzieć po prostu, że go zmieniliśmy i dostaniemy zadanie od Balruna. No. No więc idziemy tędy. Trzeba skoczyć. On jest już zmieniony, on chyba gdzieś w chatce powinien być. O, w tamtej. Tej takiej dłużej jest chatce.
I tu. Nie, nie tu. A gdzie jest jego chatka? Tu jest. A. Albo pali, albo ubija. Nic poza tym. No i? Wreszcie ktoś cię zluzował? Tak, nareszcie mogę się porządnie wyspać. Dzięki, stary. Okej. Idziemy w tym końcu do Paluna. Musimy pokazać swoją przydatność w obozie. Rozmawiałem z Gorimem. Oddałeś jednemu z naszych braci nie lada przysługę. Twoja sprawa była słuszna. Dlatego postanowiłem wyznaczyć cię do pewnego szczególnego zadania. Korkalom pilnie potrzebuje do swoich eksperymentów świeżej dostawy bagiennego ziela. Nasi zbieracze pracują dniem i nocą. Idź do nich i przynieś wszystko, co uzbierali do laboratorium alchemicznego Kaloma. Okej, jakbyśmy powiedzieli, gdzie znajdziemy tych zbieraczy, to powie, że nie pozwolił nam się do ciebie odezwać. A więc milczymy w spokoju. O, tędy idziemy. Tutaj pan Nedbeck będzie, który będzie widział latające drzewa. Grzana w ogóle. No dobra, to idziemy do niego zapytać, jak tam jego drzewa. Pan Nedbeck. Kim jesteś? Jestem guru z obozu na bagnie. Moi słudzy mówią na mnie Bal Nedbeck. Słudzy? Nie widzę tu żadnej służby. O, ależ oni są wszędzie. Spójrz na drzewa, jak one tańczą. Rozumiem. Cóż, chyba pójdę już dalej. Zaczekaj, mógłbyś pomóc mi przekształcić to bagno w ogromną łąkę pełną kwiatów. Może zaczniesz beze mnie? Wrócę niedługo. Ten człowiek raczej mi nie pomoże. Dobry. Dobra. W takim wypadku idziemy do pierwszej ekipy. No, musimy mu dać 50 byłych rudy, zanim w zamian on nam powie, że Cifer handluje zielem w nowym obozie. Oczywiście dostaniemy za to 50 expa, ale i tak wykonamy to zadanie, bo oddamy Korkalomowi właśnie ten. A z nim będziemy mieli tylko psychan, to dobra. No. Przysyła mnie Bal Orun. Mam dostarczyć do obozu zebrane przez was ziele. Świetnie. Nie będę musiał sam tego dźwigać. Nie zapomnij zajrzeć do Virana po drugiej stronie bagna, jeśli jeszcze cię tam nie było. W przeciwnym razie dostawa będzie zbyt mała i ktoś mógłby pomyśleć, że sprzedałeś część towaru komuś innemu. Komu niby miałbym sprzedać to ziele? O, podsunąłem ci niezły pomysł, co? Nie, powiedz mi komu. Widzę, że coś knujesz. Posłuchaj, jeśli ten towar nie dotrze do Korkaloma, obydwaj wpadniemy w nie lada kłopoty. Gdybyś kogoś znał, moglibyśmy podzielić się po połowie. Cóż, znam pewnego człowieka w nowym obozie. Pewnie zainteresowałoby go nasze ziele. Ale gdyby guru złapali cię na gorącym uczynku, rzuciliby cię na pożarcie wężom. Ja o niczym nie wiem, jasne? Nie przeszkadzaj sobie w pracy. A myślisz, że co ja robię? Grzebię sobie w jajach? Dobra, kto będzie odbiorcą w nowym obozie? Myślisz, że podam ci imię, a ty ulotnisz się z całym towarem? Tak łatwo ci nie pójdzie. Chcę 50 bryłek rudy zaliczki. Wtedy pogadamy. 50 bryłek to uczciwa cena, proszę bardzo. Dobra, słuchaj. Facet nazywa się Cifer. Znajdziesz go pewnie w karczmie na jeziorze. Bądź ostrożny i nie daj się zrobić w konia. Okej. Chodziło nam o to, żeby dostać 50 doświadczenia. No dobra, zapiszemy. I idziemy dalej. Do Virana, który każe nam zabić kilka KFP-ców.
No dobrze, dobrze. Tam jest świat w tej chacie. My tam jak na razie nie idziemy. On musi przeżyć się. Musi się pojawić. Dobra. My jak na razie uciekamy od tych błotnych węży. No, krwiopijce sobie między rzeczy można rozwalić, no. Krwiopijce to... Krwiopijce zawsze będzie. Dobra. Trochę ziela jest. My tu będziemy ogólnie plądrować te całe bagno. W jakimś piątym rozdziale. Piątym lub szóstym nawet też. No, szósty rozdział to już po tego będziemy szli do... Właściwie to w piątym najpierw będziemy musieli iść do śniącego tam tego, ale jednak jeszcze jeden kapłan tam zostanie nieśmiertelny. No i się go później ściekały ziele i będzie git. My będziemy się musieli posługiwać magią, gdyż zostaniemy magiem. A nie będziemy miał... No bo jak zostajemy magiem, to nikt nas nie może nauczyć po prostu walki bronią dwuręczną. Ściągnęmy je. Dobra. O. O. Jedna spadła. Spadło nam z nieba. Szybko pozbieramy. I za drugą się bierzemy. Jeszcze jeden strzał. Jeszcze jeden. Po niej. Tam wąż błotny za nami jest, musimy szybko się przydostać gdzieś indziej. Idziemy do tego Wiana. Odwal się! Odwal się! Od nas. No i idź, bezmienny, szybko. No co ty robisz, no, wskakuj tam. Okej. Okay. Ten taki slalomik. Żebyśmy wężów błotnych tutaj nie ściągnęli. Okej, okay, jest wiem. W takim wypadku pozbieramy ziele, pogadamy z nim. No, bagno jest ogólnie spoko. Tam jest świat, jeden gość. Też w tej chatce, no i takie ciekawostki w sumie, tajemnice bagien. Czym się zajmujecie? Zbieramy bagienne ziele, które zostanie przetworzone przez naszych braci tak, by można było je palić. Praca na bagnach jest bardzo niebezpieczna, ale ziele rośnie wyłącznie tutaj. Oczywiście ma to również pewne zalety. Jakie? Pozostałe obozy nie mają do niego dostępu. Jesteśmy jedynym osiedlem w całej kolonii, które może zbierać ziele. Możemy je sprzedawać do pozostałych obozów i to za każdą cenę, jakiej zażądamy. Przybywam z polecenia Bala Oruna. Mam wziąć wszystko, co udało się wam zebrać do Korkaloma. I co, myślisz, że to takie łatwe? Każdy mógłby się tutaj zjawić, mówiąc, przysyła mnie Bal Orun. I co wtedy? Mam wydać całe ziele byle w łuczędze? Ale mnie naprawdę przysyła Bal Orun. Jasne! Jeśli mi nie wierzysz, sam go o to zapytaj. Mam lepszy pomysł. Jeśli chcesz nas przekonać, że jesteś tym, za kogo się podajesz, wyświadczysz nam drobną przysługę. Co mam zrobić? To tylko drobiazg. Praca na bagnach nie należy do najbezpieczniejszych. No i roi się tu od tych przeklętych krwiopijców. Gdyby ich tutaj nie było, nasza praca stałaby się o wiele bardziej znośna. Kapujesz?
Tak, musimy pozbyć się krwiopijców. Wyciągamy naszą broń. Dobra, jedna padła. Druga padła. Trzecia padła. Jeszcze tamte. No. No, nieźle nam poszło, jednym słowem. Okej, jeszcze tutaj z nich pozbieramy. I z tamtej wysepki jeszcze będziemy musieli je zabić. Może nas czepi, że jeszcze ich widzi. No chodź, chodź. Chodź krwiopijce, chodź. Chodź tu do mnie. Oczywiście ty, wężu błotny, zostań tam, gdzie stoisz. Właściwie, gdzie tam pełzasz. Okej, do wiana teraz. Pożele. Nie widzę już żadnych krwiopijców w pobliżu. Żadnego robala w polu widzenia. Odwaliłeś kawał solidnej roboty. Cóż, albo jesteś po naszej stronie, albo jesteś skończonym idiotą. Nikt inny nie podjąłby się takiego zadania. Ale skończony idiota nie próbowałby mnie wykiwać, co nie? Masz to wszystko, co udało nam się zebrać. Zanieś to do Kor Kaloma. Jakby zaczął narzekać, że to za mało, możesz mu powiedzieć, żeby sam ruszył tutaj swój zadek i przekonał się, jak ciężko musimy harować. No okej, my zapisemy sobie, a zapiszemy na drugim zapiszemy. No, no i teraz poplamy do Kor Kaloma. Musimy mu dać 100 ziela. Później idziemy do Bal Oruna, a Bal Orun odpowiednio już nas wynagrodzi. Tak to będzie wyglądać. No to wszystko ściekam. O, jest, jest świat. Przeżył. Przeżył to sam. Jednak my musimy się stąd ewakuować, bo my tego możemy nie przeżyć. No dobra. W każdym bądź razie jesteśmy już na bagnach. Teraz wystarczy iść do Kor Kaloma, oddać mu jego ziele. No i tak to będzie wyglądać. Oddamy mu ziele. Tutaj Belorun. Wspieraczy, nie tylko udowodniłeś, że jesteś po naszej stronie. Pokazałeś również, że jesteś godnym sługą Śniącego. Myślę, że jesteś godzien nosić szatę nowicjusza. No, a teraz musimy jeszcze zanieść bogienne ziele i przyjść do niego po coś jeszcze. Da nam coś dodatkowego. Będziemy czuli się wyżsi. Dobra. Wyróżnieni tacy. To idziemy tutaj na górę. Po drabince. Kor Kalom, mam nadzieję, że nas pochwali, chociaż że nie możemy się tego po nim spodziewać. Kor Kalom. Czego chcesz? Przynoszę codzienną porcję ziela. A, daj mi to! A teraz zejdź mi z oczu! No, takiego właśnie zachowania się spodziewaliśmy. A będzie jeszcze coś później od nas chciał. Najpierw Almana, potem kamień ogniskujący. No i będziemy tak robić za chłopi jako chłopcy. Chłopiec na posyłki normalnie. Tak bym to nazwał. To teraz idziemy do Bal Oruna. On nas za to przynajmniej odpowiednio wynagrodzi.
Baloeum. No. Zaniosłem ziele Kor Kalamowi. Dobrze się spisałeś. Mam dla ciebie drobną nagrodę za twoje trudy. Proszę, weź to. To magiczne zaklęcie snu. Możesz go użyć tylko jeden raz. Ale jestem pewien, że kiedyś ci się przyda. No, właśnie teraz nam się przyda. No. Ale tu ciemno jest. Nic nie widać. To idziemy do Balkadaja. Mam nadzieję, że jeszcze uczy tam swoich uczniów. Uczy ich co uciec. To my. Magia, sen. Zapiszemy przed tym. No i zaklęcie snu używamy. Musimy wybrać swoją ofiarę. Tego uśpimy. O. Co ty wyprawiasz? Próbuję medytować z moimi uczniami. Kto cię nauczył wykorzystywać magiczne moce śniącego? Nikt. To było całkiem proste. Wyglądasz mi na pojętnego ucznia. Będę twoim mistrzem. Chciałbym zdobyć księgi traktujące o magii. Okej. Jak widać, to było całkiem proste. A, nic nie ma ciekawego. Nic, nic, śpi dalej. Przyjęcie zebrabialstwa, nowy wyznawszy. No to w takim wypadku musimy z powrotem udać się do starego obozu. A, stawiam, że nic nie widać praktycznie przez to nos. No dobra, no ale na szybkości musimy skoczyć i tak. Jeszcze pod Dustina musimy iść zresztą. No wyznaczy receptura będzie wykonana. No i wszystkie misje chyba tu wykonamy. Już. Ile mamy wykonanych? Trochę jest. Trochę jest. Poziom 7. Więc tym poziomem jest kiepsko jak na razie jeszcze. No ale tutaj jak będziemy po drodze pozwalamy jeszcze coś, tutaj kilka bestii jest. A. Jednak nic nie widać praktycznie. No ale cóż. Która jest godzina? 20. My idziemy tutaj znajdziemy piekielnik, psianka, piekielniki oczywiście i tutaj znajdziemy pałkę, pochodnia, o pochodnie sens się nam przyda, chyba nawet zapalimy pochodnie, żebyście coś, cokolwiek widzieli. Tutaj podbijamy jeszcze, tutaj kilka krewiopi, zaraz spotkamy ściepy rady. Tak to wygląda właśnie. Idziemy najpierw na ściepy rady. No, silne to one nie są. Chociaż na początku mogliśmy mieć z nimi problemy. Początki zawsze bywają trudne. To może tak jeszcze się uzdrowimy. No trochę sineczki nam nie zaskoczy. Surowego mięsa mamy 106 już. Szybko się zbiera. A tą pochodnię wezmę jak już pokonam tutaj tą krewiopijcę. Silna to ona nie jest. A tu znajdujemy kolejne piekielniki. I nic poza tym. Idziemy w takim wypadku po naszą wspaniałą pochodnię.
Tutaj jeszcze kilka jaszczurów spotkamy po drodze. Oczywiście też się nimi zajmiemy. Chodź. Jeden z głowy, drugi z głowy, trzeci z głowy. A, expo przybywa. Dobra. Gorzki chleb. No, i to tyle, co tutaj było. Teraz idziemy. Jeszcze szczekać kilka jaszczurów. Który mam poziom? 7, jeszcze trochę nam brakuje. Ale jeszcze jeden level myślę, że powinniśmy nabić w tym odcinku. Zobaczymy jak ile dostaniemy za tych teraz jaszczurów. Za tą teraz sporą grupę. Chodźcie tu. Po kolei albo wszystkie razem. Bez różnicy. Dobra, 3 ściekane, jeszcze 3. Dobra, drugi ściekany, trzeci ściekany. Wszystkie są ściekane. Tutaj sporo ich było. A jeszcze 1000 nam brakuje. Dosyć sporo. Dawać naszą pochodnię. Przyda się jeszcze nam teraz do tej wędrówki. No, wykonaliśmy już większość zadań, ale jeszcze nie byliśmy nawet w tym w kopalni, w której tam są pełzarze, ale my jak na razie tam musimy iść po listę. Obsesa. Tutaj nasze skoki akrobatyczne nas wspierają w wędrówce, przyspieszają o wiele drogę. Okej, okay, to idziemy w takim wypadku. Idziemy najpierw do Dextera. O, jest tutaj Dexter. Hej, stary! Zapomnijmy o tej sprzeczce, dobra? Mam dla ciebie recepturę, o którą prosiłeś. To świetnie! Pokaż ją! Znakomicie! Teraz sam będę mógł wytwarzać napój uzdrawiający. Równy z ciebie, chłop! Wspomnę o tobie Diego. Weź to. W nagrodę. O, zapiszemy. Chyba nawet będziemy powoli kończyć tego let's playa. Odcinek 9. W następnym odcinku zaganiamy Dustina. Dustiego i idziemy z nim do obozu sekty. Bywajcie.